hope lives in the sky. A tiny star. A tutaj na choince są, wiszą ozdoby wykonane w drugiej kategorii, czyli właśnie eko-ozdoba. To są te ozdoby, o których mówiłem i miały one właśnie być wykonane z materiałów naturalnych. Drugie miejsce w tej samej kategorii w przedszkole zajęła Julia. Pięknie. Julia, gratulujemy. I pierwsze miejsce te ozdoby. Teraz my znajdujemy się tak tradycyjnie przy tym aniołku. I teraz na tą ekologię, w kategorii przedszkola, trzecie miejsce. Tory nie widziałeś? Jeszcze tutaj pod choinką jest trochę sztucznych ogni, bo to jest zaproszona burmistrza się zgłosić. Przypominam, że jesteśmy na placu Cyryla, ale takie sprawdzenie, czy Państwo mnie słuchają. Słuchają mnie, to dobrze. Materiały, bądź też materiał wtórny, czyli używać jakichś puszek, butelek, tego typu rzeczy. Jakie są dobrze? Zaczynamy od zapalenia choinki, a wcześniej tylko powiem, jakie atrakcje... Zdecydowałem, ma ogromną trenę, będę potrzebował wsparcia. Tutaj jak koleżanka ma na imię... Ania? Aniu, to liczę na ciebie. No proszę, cała choinka się zapaliła, bo tutaj to zależy od siły, tak? To zależy od siły pedałowania. Czy nie przepalę żarówek, bo mam takie obawy, słuchajcie. Muszę chyba zmienić przerzutkę, bo jestem pod górką. Stałe napięcie. Stałe napięcie pokażę. No i myślę, że gwiazdo teraz już wsiądzie, co? Gwiazdo najczęściej porusza się trochę innym środkiem lokomocji, który takiego wysiłku nie wymaga, więc może tutaj postaram się tego uniknąć. Ale oczywiście, jeśli ktoś chce spróbować, bardzo zapraszamy. Można wypróbować nasz ekorower. Ja myślę, że szanowni państwo, żony niepokornych małżonków mogą posadzić tu na tym siodełku. I święta macie naprawdę gwarantowane, że będzie spokój w domu. Także... A jak nie, to pierwszych robotników, ja myślę, że to jest też dobra okazja, żeby podziękować chłopakom za ten wynalazek. Ale mam zakwasy, słuchajcie. I teraz tak. Macie na najmniejsze. Mateusz jest? Jest, słuchajcie, wielkie brawa dla Mateusza Bozińskiego za ten oto tutaj wynalazek. Świetnie. Już wiemy, jak będziemy oświetlać ratusz. Damy radę. Każdy z pracowników będzie się zmieniał. I teraz czy tak? Krzysztof jest z nami, tak? Tak jest. Czuję, ja cię wezmę na bok zaraz, wiesz, tak doprowadziliśmy do tego stanu z Mateuszem. Słuchajcie, wielkie brawa dla Krzysztofa za też konstruktora, który brał udział. I teraz opiekunów przekażemy oczywiście dla pana Grzegorza Paczkowskiego i Marcinka Daszka. Tak jest. Przekażą chłopaki, powiedzieli, że przekażą. Wielkie brawa. Oczywiście słuchajcie, jak ktoś nie wierzy, że ta choinka się świeciła i ja kręciłem tymi pedałami, to zapraszam, możecie spróbować. O, jak uszejmie? Słuchajcie, Patryk pobija rekord. I więc doping dla Patryka. Patryk! Już pobił mój rekord. Pięknie, brawo! Ale jedź dalej, jedź do tego szczęśliwy. Dobra, widzę, że mamy następnego tutaj. Patryk. Super, bo nam wejdzie do Warszawy. Będzie nam siebie zakochało.